Im szybciej, tym lepiej. I wcale nasz podmiot czy nasza jednostka organizacyjna nie musi tego wykonywać. Generalnie przepisy prawa Urzędu Ministerstwa Skarbu, tak, mówią, że samorządy powinni wchodzić, ale przede wszystkim w spółki prawa handlowego wyzwalane na rynku, a nie powinniśmy tworzyć własnych spółek, bo to ogranicza konkurencyjność, tak, bo dla przykładu nasza spółka nie powinna, tak, nie powinna, nawet przepisy zabraniają obsługiwania wspólnot mieszkaniowych. Wspólnota mieszkaniowa jest podmiotem, który ma swój zarząd, którzy powinni, są współwłaścicielami i powinni w sposób racjonalny zajmować się gospodarką mieszkań, które we wspólnocie posiadają. A my jako samorząd powinniśmy zadbać o swoje mienie ze stuprocentowym udziałem majątku. I tylko wtedy, kiedy innego rozwiązania nie ma. Ja wiem, że to jest no pewną tam polityką lokalną, tak, że my mamy swoją spółkę i oni tam zrobią, tak, ja będę miał wpływ na tego swego prezesa czy dyrektora, ale to chyba nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zrobić tanio, oszczędnie, gospodarnie, lepiej dla ludzi. To ludzie muszą, którzy mieszkają w tych gospodarkach, w tych mieszkaniach komunalnych naszych, muszą o nie zadbać. To oni muszą zapłacić za to, nie wiem w jaki sposób, tak? Są różne sposoby. Ludzie, którzy nie mają czym zapłacić, są dodatki mieszkaniowe, tak, państwa przewidziane, są inne pomoce, które może dostać zasiłek celowy dla przykładu na opłacenie kosztów swego mieszkania, ale nie możemy w taki sposób prowadzić polityki, że dla przykładu po nazwisku jakiś tam nie płaci, no to ja będę płacił, ja też przestaję płacić. I tak się łańcuszek po prostu nakręca, że i sami urzędnicy później mówią, a tam i tak mało kto płaci. No to jak my w taki sposób robimy, no to doprowadzimy do tego, że nikt nie będzie płacił, tylko sam samorząd musi za to zapłacić. A jest to na pewno zjawisko niedobre, bo nikt nikomu za mieszkanie nie powinien zapłacić, tak? Każdy z nas, chyba że trzeba człowiekowi innemu pomóc. Jest to pomoc finansowa, która racjonalnie powinna być rozpatrywana, tak, poprzez jednostki, tak, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, wspólnie z administratorem czy zarządcą budynku, jak tym ludziom pomóc, żeby mogli zapłacić na czas za swoje mieszkania, za media, które zużywają. I tak to powinno po prostu no, być w przyszłości robione. Wracając do samego dworca, bo państwo tutaj macie dzisiaj ten problem rozstrzygnąć. No, według mnie, to co już powiedziałem, potrzeba jest, żebyśmy mogli dobrze ten budżet opracowywać, a prawdopodobnie będę państwu pomagał też przy tym zadaniu, to jest poszukiwanie możliwości dochodów po to, żeby nie doprowadzić do tego, do zniżenia dochodów, tak, żeby nie trzeba było spłacać długu publicznego ze względu na tylko wyłącznie ustawowy wymóg wskaźnika. I trzeba dążyć do przychodów, a jest to jakiś przychód. Ja z panem przewodniczącym w przerwie rozmawiałem, tak, że trzeba by, niełatwa sprawa, bo ten udział środków własnych tutaj w tym dworcu jest chyba 35 do 65 i on jest w osi chyba dokreślony. Tak, i nie będzie można chyba tego zmienić, ale trzeba z panem, z zarządem województwa na ten temat rozmowy podjąć, a może, tak, może indywidualnie uda się, tak, żeby z tego się nie wycofywać, tak, żeby to racjonalnie po prostu już dla Ostródy stworzyć. To jest moje zdanie, tak, proszę się tym nie kierować, tak,
decyzje państwo będziecie podejmować, ale mówię z całą odpowiedzialnością, że musimy szukać przychodów i będziemy je szukać, tak? Nie będziemy szli w kierunku takim, że tam no, będziemy finansować różne stowarzyszenia poprzez to, że będziemy opłacać tak na funkcjonowanie stowarzyszeń i tak dalej. Jeżeli jest stowarzyszenie, to jeżeli samorząd jest członkiem stowarzyszenia, to może uchwalić tak rada składkę członkowską, a nie z drugiej strony jakąś tam dopłatę jeszcze na utrzymanie, daje mi lokal, nie płaci to stowarzyszenie z lokal. Jest to podmiot, który posiadający osobowość prawną, który ma obowiązek. Jeżeli powstało, to ma obowiązek funkcjonowania zgodnie z przepisem prawa. Nie można go traktować no i inaczej. Także trzeba będzie poszukiwać przychodów i jeszcze raz przychodów. I tutaj jako osoba niezależna, widząca problem tu samorządu, po prostu apeluję do pań, panów radnych o włączenie się do tego budżetu. Ja z całą odpowiedzialnością po ten wniosek pana radnego popieram, że trudno mi sobie wyobrazić, że radny, tak, nie wie, co jest w budżecie, tak, że jakaś tam furtka albo zakątek jest dwumilionowy, nie bliżej dokreślony. To jest no, nie do pomyślenia. Także ja no, jestem człowiekiem, że czym demokracja to demokracja bez ograniczeń, tak? I rozmowy też. Jesteśmy po to, żeby się zrozumieć, po to, żeby się domówić, bo mamy wszyscy no, jednakowy cel, tak? Mamy pokierować tak wspólnotą samorządową, żeby po prostu w przyszłości żyło się im lepiej. Tworzyć nowe stanowiska pracy, tak? Nie każdy program, który jest realizowany, to nie tylko na to, żeby przeszkolić, ale z niego wynika i powinien wynikać cel nadrzędny, tak? Cel nadrzędny. Tworzenie stanowisk pracy, tak? Dla mieszkańców. Nie po to wchodzimy do projektu jednego, drugiego, trzeciego, miękkiego, tak, żeby szkolić tu i ówdzie, tak, żeby były jakieś tam, tak, nazwijmy, możliwości spotkania się, wymiany, ale przede wszystkim po to, żeby dążyć do racjonalizacji, do osiągania celów przyszłości. Także tak to ogólnie w Wysokiej Radzie mogę na ten temat powiedzieć. Panie Przewodniczący, dziękuję bardzo. Ja bardzo dziękuję za tą wyczerpującą informację i może proszę o pozostanie, czy są jakieś, może jakieś pytania ze strony radnych. Bardzo proszę. Proszę bardzo, radna Bilińska. Chciałabym zadać panu pytanie. Przygotował pan wstępny raport, tak, albo raport końcowy, finansowy, dotyczący stanu finansów publiczne gminy miejskiej Ostróda. Czy w tym raporcie, który przygotował pan, czy będzie on dostępny dla radnych i ile stron on zawiera, jak szeroko konsultuje on i zawiera dziedziny poszczególne naszej działalności, nad którą sprawuje samorząd miejski nadzór, czy zawiera również spółki, czy zawiera również wydatki nie tylko z roku 2011, czy być może jeszcze sięga rok 2012? Dziękuję bardzo. Więc tak, jeżeli chodzi o udostępnienie, raport i audyt no jest dokumentem do użytku służbowego i na spotkaniach jako organ, rada, macie prawo zapoznać się w całości. Pojedyncze zapoznawanie się z raportem raczej według mojej wiedzy jest raczej niemożliwe. Nie będę tu sugerował panu burmistrzowi, ale w dniu dzisiejszym został przekazany już w całym komplecie raport końcowy, bo wstępny raport był przekazany pracownikom, tak, w części, generalnie naczelnikom wydziałów do zapoznania z możliwością wniesienia swoich uwag i po ich przeanalizowaniu, po zapisaniu, wyjaśnieniu tych uwag
dniu dzisiejszym na podstawie protokołu przekazania, na podstawie opinii również o audycie, o sytuacji finansowej został panu burmistrzowi przekazany. Trudno mi wypowiedzieć za pana burmistrza, w jaki sposób, jaką metodę przyjmie, żeby nawet pracowników zapoznać, bo pracownicy o to prosili też. Jeżeli chodzi jeszcze o następne pytanie, które pani radna tu mi zadała, więc raport ma 260 stron. Odnosi się do konkretnych obszarów, a obszarami tymi są wynik finansowy za 2011 rok, jak również stan należności, zobowiązań i tych rzeczy pokrótce, których ja Wysoką Radę zapoznałem. Było niemożliwością, a nawet nie ma potrzeby, tak, szarpania, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby mamy sytuację, jaką mamy i musimy się za tym zastanowić, żeby ją zmienić, bo musimy ją zmienić, tak? A sięganie do lat tam szerszych, to nikomu nic to nie daje, bo według mego przekonania no problem był, problem jest taki, że te inwestycje, które wykonaliśmy w roku 2011, no też mają swój wpływ no, na tą sytuację, która ma teraz miejsce. Także w jednym roku po prostu to jest no duży, ogromny wysiłek, tak, który ciężar, który przyjęliśmy na w sumie nie, no nie duży samorząd, bo cóż tam 120, tak, dużo, ale w sumie niedużo, tak. Prawie 50%, tak, w ubiegłym roku wydatków przeznaczyliście na inwestycje. Jest to ogromny wysiłek, tak. Około 30%, znam takie wskaźniki, tak, wydatków, to jest też duży wysiłek, a państwo w ubiegłym roku mieliście 50% prawie wydatków przeznaczonych na inwestycje. Proszę bardzo, radna Bielińska. Następnie. Ja mam gorące pytanie wobec tego do pana burmistrza. Bo jak byliśmy proszeni klubami do pana burmistrza, obiecał pan nam, że w dniu, to dokładnie 2 lipca, takie spotkanie odbyliśmy również z panem i inne kluby, sierpnia przepraszam, że w ciągu tygodnia, 2 tygodni ten raport oczywiście otrzymamy. Nie wiem, czy to jest raport, audyt, czy to ma podłoże finansowe zgodnie z pewnymi zasadami, które powinny być ujęte w międzynarodowych standardach rachunkowości. Dlatego moje pytanie jest następujące. Cóż w tym audycie jest takiego niebezpiecznego w tych 260 stronach, żebyśmy my jako radni nie mogli się z tym najpierw zapoznać, bo mówię, to jest na pewno obszerna lektura i na pewno dużo rzeczy ze względu na doświadczenie pana Henryka Samborskiego służyłaby nam radnym, mówię nie tylko życiowym takim, mówię pomysłem, ale również merytorycznością, jak również racjonalizacją, tak? Ujętych tam chociażby wniosków, bo mówię, my akurat tego raportu nie znamy. Pan burmistrz się odniesie? Czy pan burmistrz się odniesie tutaj do zapytania? Ja, szanowna pani radna, ja jestem zdania takiego jak pani. Ja uważam, że po rozmowie z mecenasem, ja osobiście to uważam, że to powinno być na BIP-ie, nie ogłoszone. Ale tutaj pozwolę sobie jeszcze, bo ja dziś dostałem ten raport, taki już końcowy, prawda? I po konsultacji przekażę państwu to, co można zrobić. Proszę bardzo, głos chciał pan radny Kierozalski. Ja przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować, bo to bardzo duża praca i te wnioski, które są, co prawda nie są wesołe, ale dają nam dużo do myślenia i jakby są wyzwaniem. Ja z kolei, jedna rzecz mnie zbulwersowała, ale w większości mnie zaskoczyły, natomiast zaskoczyła mnie informacja, którą pan udzielił. Ja chciałem ją zweryfikować. Czy oznacza, mój wspomniał pan o 7 milionach złotych, których nie uwzględniono w budżecie z 2011 na 2012, zostały przerzucone i w tym 5 milionów wymagalnych, których nie było w budżecie. Dobrze ja zrozumiałem tą kwotę?
No właśnie, proszę, jakby pan to jeszcze raz. Więc na koniec 2011 roku zostały zobowiązania niezapłacone z dostawcami i odbiorcami w wysokości 1 425 000 zł, które no, zgodnie z przepisami powinni być zapłacone do końca 2011 roku. Sytuacja no, finansowa, która brak środków, brak dochodów ze sprzedaży. Nie. Przepraszam, jak one powinny być zaksięgowane wtedy? No, powinny być przedstawione Wysokiej Radzie do uchwalenia jako wydatki niewygasające, po to, żeby nie blokowały wydatków uchwalonych w budżecie tego roku. A czy one zostały tak, w taki sposób zaznaczone? Chyba nie. Nie, w ogóle. Dlaczego tak. Pytam? Bo ja pytałem o te właśnie środki, czy one są. Bo według oświadczeń tutaj osób publicznych ich nie było. I teraz pytanie do pana mecenasa. Czy takie wprowadzanie świadome w błąd radnych przed podjęciem ważnej decyzji, ale to nie chodzi o radnych, bo one do Rio nie zostały też zgłoszone, bo Regionalna Izba Obrachunkowa ten budżet opiniuje. Bez wprowadzenia tych środków, czy nie została wprowadzona w błąd? W sprawozdaniu przekazanym do RIO robi się takie sprawozdanie o zobowiązaniach i należnościach RBZZ i RBNN i te zobowiązania były wykazane i były również wykazane zobowiązania wymagalne na koniec roku. Była to kwota 56 000, jeszcze tam po przecinku. Tego nie wiem. Radny Podarczewski, proszę o głos. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowny Panie, Panie Radne i Panowie Radni. Chciałbym się dowiedzieć, Pan wspominał o długu publicznym miasta. W jakiej wysokości w tej chwili jest ten dług publiczny? I prosiłbym uprzejmie o podanie, kiedy, w jakim terminie, w jakiej dacie były zawierane kredyty i przez kogo? Dziękuję bardzo. Powiedzieć tak, że w raporcie to wszystko jest. Dług publiczny, jest to 6 umów, 6 banków, które udzieliło nam kredytów. Dług publiczny aktualnie wynosi 49 milionów, nie wiem, 600, także między 49 a 50, tak? Żebym tu mogę odszukiwać w raporcie, ale to może potem. Poprosił o właśnie podanie daty, to do kiedy ten kredyt trwa. A to są kredyty do spłaty aż do roku 2023. Wszystkie, tak? Także. Ja myślę, że ich jest 6, więc to dużo czasu nie daje. Bardzo proszę. Chodzi mi, w jakiej dacie był ten kredyt zawierany, przez kogo, w jakiej wysokości i kiedy nastąpi spłata kredytu. Kredytów w latach od 2012 do 2023. Więc tak, mamy Bank Ochrony Środowiska, umowa tam 39003 i to jest spłata po 60 000 zł i aż do roku 2023. Tak, spłata 1 000 000 zł w 2023. Później Bank Śląski. Ja przepraszam, przerwę. Chodzi mi, jaka to była kwota, przez kogo kredyt zaciągnięty? No przez burmistrza.
może uzupełnimy, bo my to mamy. To jest kwota 5 milionów 240. Ale my tego nie mamy, także poprosilibyśmy o konkretną... Musi pan mieć, bo był pan na sesji, otrzymywał pan materiał, panie radny Gudaczewski. Chodzi mi o to, żeby podać, kto imiennie zawierał kredyty. To oczywiście, że pan burmistrz, także... Pan burmistrz który? Od roku 2007. Pierwszy kredyt był zaciągnięty w roku 2007, później 2008, w każdym jednym roku, aż w roku ubiegłym to był już największy, tak, bo więcej kredytów, tak, 19 chyba ponad milionów złotych, tak, tak to taka kwota. I razem jest te, co powiedziałem, 49 w 6 bankach, tak, zaciągniętych. W tym roku Wysoka Rada uchwaliła deficyt budżetowy w wysokości 600 miliona. Wolnymi środkami z lat ubiegłych 600 tysięcy, których, jak powiedziałem, nie ma. I kredyt na rok bieżący 5 200 tysięcy złotych. 50% tego kredytu, pierwsza transza została w marcu chyba zaciągnięta. Teraz zastanawialiśmy się, żeby doprowadzić do spłaty zobowiązań, to co już w Wysokiej Radzie powiedziałem, żeby czy zaciągamy na kredyt, na razie nie zaciągnęliśmy. Udało się no, po prostu w jakiś inny sposób odzyskanie z programami, tak, natychmiastowe zaliczkowanie, no inne formy stosowaliśmy, żeby tego kredytu na razie nie zaciągać. Na spłatę zobowiązań, czyli rolowaną dług. Mówimy o 2010, 11 i 12 roku. Kwotach 4200, 4600, bodajże 4900. Do tego, jako że terminy spłaty były typu 21 rok, 22, narastały dość poważne odsetki. Jaka to będzie łączna kwota tych odsetek? Czy pan ma taką wiedzę, czy to będzie to 17-18 milionów, tak cirka, tak z pamięci liczę. Jak pan ocenia takie branie kredytu? I czy, pytam to nie bez kozery, bo w przyszłym roku nas czeka spłata 6 milionów. I czy pan widzi możliwość spłaty jej bez zaciągnięcia kolejnego kredytu, rolowania jeszcze raz, czyli brania długu na dług? Ja tu już w Wysokiej Radzie powiedziałem, że jesteśmy przed niebezpieczeństwem wcześniejszej spłaty kredytów, tak, jeżeli nie będziemy mieli przychodów. Także podwójna rola. Oczywiście tu, co pan radny mówi, też jest niebezpieczeństwo, bo zazwyczaj, nie zazwyczaj, tylko tak już jest, że chcecie kredyty zaciągać, to nie zaciągajcie, ale zazwyczaj możecie po prostu te kredyty, które wcześniej zaciągnęliście, albo spłacić wolnymi środkami, a jeżeli ich się nie ma, no to w sumie zaciąga się następny kredyt na spłacenie kredytu wcześniej zaciągniętego. No taka jest tylko możliwość, nie innej możliwości nie ma. Czyli ta metoda zaciągania kredytu na spłatę wcześniejszego zaciągniętego z lat poprzednich, no ona jest i ona funkcjonuje. Tak. To zobaczymy, jak my wspólnie, jako no cała wspólnota samorządowa potrafimy przeciwdziałać. Mnie trudno na ten temat, na to pytanie precyzyjnie odpowiedzieć, bo mówię, że będzie kłopot z opracowaniem projektu budżetu na 2013 rok. O tym już powiedziałem w Wysokiej Radzie, tak, ale będziemy chcieli to zrobić. I apeluję do wszystkich radnych, do mieszkańców, do przedsiębiorców o włączenie się, tak? To nie jest tylko sprawą urzędu, pracowników urzędu, ale sprawą społeczną całej samorządowej wspólnoty Ostródy. Proszę, radny Najmowicz. Panie prezesie, wspomniał pan, że ponad 5 milionów złotych na koniec marca mieliśmy zobowiązań. Część było wymagalnych, część niewymagalnych. No i przy tych wymagalnych, no już nastąpiło złamanie dyscypliny finansów publicznych. Czy na dokumentach
Były podpisy pod względem merytorycznym, formalnym i pani skarbnik, czy po prostu były to takie dokumenty, no bo skoro ktoś przyjmował takie dokumenty, kto no to naruszył dyscyplinę? Kto naruszył dyscyplinę i właśnie jaki dalszy ciąg będzie tego? Jest to już bardzo szczegółowe pytanie. Tak, no dyscyplina została naruszona dlatego, że pani skarbnik nie miała czym zapłacić, tak, bo żeby miała, to by te zobowiązania na pewno były uregulowane. U nas był zwyczaj, ja też w Wysokiej Radzie powiedziałem, że nie było tak zwanej racjonalności odnośnie planowania i realizacji zadań, które wykonaliśmy. Co do zasady, tak, są ogólne zasady. Jeżeli się zaciągnęło zobowiązania, to się mówi, Krysia, ty pilnuj tego zobowiązania jak u siebie oka w głowie, tak? I kiedy masz zapłacić, żebyś nie doprowadziła do tego. I ona powinna pilnować tego. Ale jak ona nie miała dokumentów, nie miała harmonogramu, nie wiedziała, kiedy to zobowiązanie trzeba będzie zapłacić, no to trudno postawić jej taki zarzut. W stosunku do planów i nie stwierdziliśmy, tak, że były przekroczenia planowanych wydatków uchwalonych przez Radę. Takich zjawisk nie było, tak? Ale nie spływały rytmicznie zaplanowane przez Wysoką Radę dochody, tak, budżetu i to powodowało czasowy brak środków, tak, i czasową niemożność zapłaty w terminach wymagalnych w artykule 44 ustawy o finansach publicznych. I to spowodowało, że brak środków fizycznie na rachunku bankowym powodowało, że jest koniec marca, są zobowiązanie, pani skarbnik przychodzi, rozkłada ręce, no nie mam czym zapłacić. No kierownik jednostki. Radny Stasiulewicz prosił o głos. Proszę bardzo. Ja rozumiem, że mówi pan o wymaganiach, rozumiem, zobowiązaniach wymaganych. Rozumiem, ale mówi pan po prostu o bałaganie. Nie, ja tego tak nie mówię. W instytucji, no bo jeżeli nie ma przepływu informacji, rozumiem, bo pan mówi, że pani księgowa po niewczasie dowiaduje się, że ma zobowiązania, a nie wiedziała o tym wcześniej. To oznacza, że informacja pomiędzy strukturami urzędu była niedostateczna. Ja tego tak nie mówię. Był odpowiedni system, który według mnie powinien być zmieniony na inny, który powinien umożliwiać. Tak, ja tu nie pracowałem, więc nie mogę tutaj w żaden sposób potwierdzić tego, co pan radny sugeruje. Radna Bielińska. Ja mam pytanie, bo w tej chwili, jeżeli chodzi o regulację bieżącą zobowiązań, tak, wymagalnych, miasto reguluje na bieżąco. Jest miesiąc wrzesień, a do końca roku pozostaje nam jeszcze 3 miesiące, tak, wrzesień, październik, listopad i grudzień. Czy przewiduje pan, że pojawią się zatory płatnicze w płatnościach zobowiązań w regulacji bieżącej? Czy po prostu poradzimy sobie jako miasto? Czy pan burmistrz już przez te 3 miesiące, kiedy tu akurat objął urząd, dokonał już takich cięć bieżących, być może takich, które pozwolą rzeczywiście, żebyśmy ten rok zakończyli circa 0-0, czyli po stronie aktywów i pasywów. Więc pani radna, powiem tak, nie wszystkie umowy da się po prostu zweryfikować w sposób taki, żeby odstąpić od wydatków, ale ten problem jest analizowany, tak, był już analizowany. Wszystkie umowy na pewno już dwukrotnie były podejścia do nich, co zrobić. Często włączany jest pan mecenas w tą sprawę, tak, i w niektórych miejscach rozkładamy ręce, że no trudno taką umowę rozwiązać, bądź ją zawiesić, bądź nie realizować w części, bo nawet można byłoby w części nie realizować niektórych zadań bieżących i też można by było przetrwać. To z...
znaczy akurat przetrwanie to chyba jest najgorsza sprawa, jaka mogłaby być, ponieważ pan burmistrz zapewniał nas również na jednym ze spotkań, że jeżeli trzeba będzie ciąć i wziąć duże narzędzie, nie powiem ostre, to trzeba to robić. Minęło 3 miesiące i pytanie do pana burmistrza. No 3 miesiąc, panie burmistrzu, o ile ograniczyliśmy wydatki bieżące, zarówno w administracji, jak również w innych działach, które mówię, może są najmniej bolące dla społeczności miasta Ostródy, niż podnoszenie ciągle podatków, opłat czynszowych, tudzież innych, wynikających tak naprawdę z tego, że w tym mieście dobrobytu nie ma, a zwrot stopy, zwrotu z inwestycji jakoś tak no, przez ten okres 2 lat nie widać. Dziękuję. Czy pan burmistrz się ustosunkuje do tego pytania? Panie burmistrzu, czy będzie korekta budżetu? Tak po prostu w skrócie już. Moim zdaniem będzie. Chciałbym na początek, ja przyszedłem tutaj 21 czerwca. Jest, który dziś? 17 sierpień. Niecałe 2 miesiące, nie 3. To jest po pierwsze. Po drugie, ja też uważam, że będzie korekta. Nie oczekujcie państwo ode mnie, że ja uzdrowię teraz te 10-letnie zaniedbania w ciągu 2 miesięcy. Ale największe wiemy, że nakłady były rok temu, przynajmniej w ciągu tych 2 lat. Największe zobowiązania zostały w postaci kredytów zaciągnięte i największa obsługa tych kredytów przypada na lata, kiedy kończy się nasza kadencja i my nie chcielibyśmy swoim następcom zostawiać prezentów w postaci milionowych spłat kredytów, bo to mówię nawet godzi w jakąś moralność i etykę nas jako radnych. I pytanie jest do pana króciutkie. Pan zna ten raport już. Czy w tym raporcie znajdują się takie rzeczy, które one powinny znaleźć światło dzienne? Czy w tym raporcie znajdują się takie rzeczy, które wykraczają nam złożenie budżetu? Czy ta korekta to będzie korekta rzędu 2 milionów, 5 czy 7? Tego raportu dokładnie, to przyznam się, nie znam do końca, bo otrzymałem go dziś, przeglądałem ten wstępny raport i trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Proszę bardzo, radny Kierzolski. Na 76 680 tysięcy. O ile musieli ograniczyć według pana wydatki bieżące w przyszłym roku? Cirka 6-7 milionów co najmniej. Przy założeniu, że rolujemy dług, czy przy założeniu, że nie rolujemy długu? Ja mówię o wydatkach bieżących po to, żeby wyzwolić jakiekolwiek środki, wolne środki do spłaty długu, który posiadamy. Innym problemem jest problem no, wskaźnika, tak, który na dzień dzisiejszy jest. Po prostu mi trudno w ogóle na ten temat odpowiedzieć. To dopiero czas pokaże, w jaki sposób i jakie rozwiązania mogą pozwolić na to, żeby można było uzyskać wskaźniki, które pozwolą na to, żeby dostać odpowiednią opinię regionalnej izby rachunkowej. Radny Gutaczewski, proszę, i potem pani radna Takowska. Szanowni państwo, dzisiaj komisji budżetu, Komisji Oświaty rozmawialiśmy o rewitalizacji dworca między innymi i właśnie po to między innymi poprosiliśmy o zmianę porządku obrad, żeby zapoznać się tutaj z sytuacją finansową miasta, żeby mieć odpowiedź przy dalszym punkcie obrad odnośnie podjęcia decyzji w tej sprawie. Moje pytanie jest następujące. Jakie pana jest zdanie w temacie tego projektu? Moje prywatne zdanie, ale tak już powiedziałem, to ze względu na pozyskiwanie przychodów ja bym wchodził w dworzec, tak? Oczywiście z myślą natychmiastowo to, co już pan burmistrz poczynił, że po wykonaniu będzie to przede wszystkim nie będzie generowało kosztów żadnych w urzędzie, czy nie w urzędzie, tylko w samorządzie, że będzie wyłoniony operator, który no co najmniej pokryje koszty, tak, i stworzy może nie tylko 6, ale dużo, dużo więcej stanowisk pracy dla no, przede wszystkim mieszkańców Ostródy. Ja bym wchodził,
bo to nie jest problem 1 miliona, tylko jest problem racjonalizacji wydatków bieżących. Tak jak tu Państwu przedłożyłem, to proszę przemyśleć i generalnie tu nie chodzi o inwestycje, tylko o to inwestycje dochodzi w takim zakresie, że jak ją zrobimy, to co z nią będzie, co później z nią będzie i po co to robimy, bo przede wszystkim zakładamy cele, a nie rezultat zmodernizowania dworca, tak? Bo to jest rezultat wykonania modernizacji, tak? A w jakim celu, kto będzie, ile to stanowisk pracy przyniesie. Oczywiście ważny również jest wizerunek miasta, bo tutaj Państwo zwracacie na to uwagę, że piękne miasto, piękna Ostróda również i zasłużyła na to, żeby dworzec też się doczekał tego samego. Chciałabym zapytać, ponieważ ma Pan ogromną wiedzę, a jednocześnie odwiedził Pan szkoły, wie jak one wyglądają. Ja jako radna i nauczyciel zawodu bardzo też się cieszę, że nasze szkoły mają naprawdę dobre bazy i świetnie są przygotowane, ponieważ czekają na zmiany. Wielokrotnie o tych zmianach mówiliśmy na Komisji Oświaty. Ja mam daleko idącą wiedzę, ponieważ już w latach 2002-2006 Komisja Rewizyjna zajmowała się sprawami szkół tymi najbardziej kosztownymi. Doprowadziła do sytuacji zmiany zatrudnienia pracowników obsługi. Nie było to w jakiś sposób szkodliwe dla pracowników, bo tam nastąpiło wygaśnięcie etatów, ale te koszty się zmniejszyły. Niemniej jednak wielokrotnie pytaliśmy o plan ograniczający wydatki w szkołach i to nie tylko te ostatnie lata, ale tak jak powiedziałam już od 2002 roku. Jako przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, prowadząc pracę nad absolutorium dla burmistrza za rok 2010, zajęliśmy się bardzo szczegółowo oświatą i tam już też mówiliśmy w opinii do budżetu o fakcie, że prawie 40% dopłacamy my jako samorząd do funkcjonowania szkół. Ta sytuacja więc trwa nie ostatni rok, ale trwa przez wiele, wiele lat, że w granicach tych 40% samorząd dopłaca do po prostu funkcjonowania naszych szkół. Tutaj radny Kowalski, który w tej chwili jest przewodniczącym Komisji Oświaty, już w 2009 roku stawiał takie pytanie na sesji, kiedy otrzymamy taki plan restrukturyzacji naszych placówek. To nigdy nie następowało i tak jak wiemy, w momencie podjęcia przekształcenia, właściwie powiem, szkoły, nastąpiła sytuacja po prostu, w której w tej chwili jesteśmy. Braku zgody społecznej na zmianę osoby prowadzącej, podmiotu prowadzącego szkołę. Czy Pan w swoich doświadczeniach, czy z obserwacji szkół, z wizyty w szkołach, no i oczywiście przede wszystkim z analizy budżetu, z audytu, może wskazać działania, które po prostu pozwolą w najbliższym okresie już ograniczyć budżet oświatowy i zmniejszyć dofinansowanie samorządu dla naszych szkół. Bo tak jak wielokrotnie mówiliśmy w poprzednich latach, że dojdziemy do takiej ściany, że nie będzie nas stać na 40% dofinansowania szkół. Jesteśmy dumni z tego, że szkoły tak wyglądają, ale na ten wysoki wskaźnik dofinansowania wskazywaliśmy od dawna, od wielu, wielu lat. Dziękuję bardzo. Więc Pani Radna, tutaj powiem tak. Już nas nie stać dopłacać i utrzymywać taki wskaźnik do wydatków bieżących oświaty. Ja o tym już mówiłem, ale wyraźnie potwierdzam, już nas nie stać. Jak byłem z panią naczelnik edukacji, tak, na takim szybkim, jednodniowym, półdniowym właściwie objeździe, to zadawaliśmy pytania, tak? Dla przykładu, co by było, gdyby przedszkole zostało przedszkolem niepublicznym.
Pani dyrektor mówi, nikt mnie tego dotychczas nie proponował. Więc to jest też temat, na który trzeba też odpowiedzieć, tak? Dla przykładu, Wysoka Rada uchwaliła, co jest podkreślone w raporcie, uchwaliła rachunek dochodów własnych dla szkół i placówek oświatowych. I tą uchwałą zostały pozbawione wszelkie możliwości uzyskiwania dochodów do budżetu. Wszystkie inicjatywy, które podejmowane są przez te jednostki organizacyjne, zostają tam. Nie wiem, czy to akurat jest dobre rozwiązanie. Audytorzy wskazują, że nie. Że to pozbawia. Z jednej strony daje inicjatywę, ale z drugiej strony ja mówię, a po co ja to będę robił? Dla przykładu, tak? A raczej mówiłem o tym, że musimy się włączyć wszyscy do tego, tak? I musi być nałożony plan na tak piękną szkołę. Dobrze, mamy wydatki, ale pod warunkiem, że kochani, drodzy nauczyciele, będziecie w wakacje zapełniać dla przykładu obozy i inne rzeczy pięknej Ostródzie. Nikogo nie ma, tak? Nikogo nie ma, tak? Jedna szkoła przygotowywała się do biwaku, tak? A w innych szkołach po prostu tego, no może nie musi być, tak? Po prostu nie ma, tak? I to zielone szkoły, prawda, przyjazd piękny, naprawdę Ostróda jest chyba najpiękniejszym zakątkiem nie tylko Warmii i Mazur, ale świata, tak? I przy tak bogatej infrastrukturze, którą żeście wypracowali, po prostu teraz umiejętnie trzeba przejść do następnego kroku po to, żeby dawało to określone dochody, bo inaczej po prostu będzie trudno ten samorząd wyprowadzić na właściwą drogę. Wszyscy i pracownicy, wszystkie jednostki nie mogą sięgać z ręką wyciągniętą do budżetu. Trzeba wyjawiać przedsiębiorczość, dobrą organizację po to, żeby po prostu, jak to tam mówił, na minimach robić maksima, tak? I to jest oczywiste. Mówiłem o stołówkach, tak? Też należy zastanowić się, w jaki sposób. U was, u nas też, tak? Bo tu jestem z wami. Jest potrzeba, piękna baza, żegluga, tak? Piękny kanał, tak? Piękne warunki, tak? I mocno popularna żegluga, żeglarstwo, tak? Nie wiem, czy nie warto iść w kierunku tworzenia już gimnazjów o jakichś szkół mistrzostwa sportowego. Macie naprawdę warunki, tak? To jest możliwość ściągnięcia dodatkowej dotacji, tak? To tu już pan radny podpowiada, tak? Ale nie tylko, tak? I ludzi, tak? Do tego, bo to trzeba by było część tego przemieścić na internat dla przykładu po to, żeby z innej regionu, nie tylko naszego, tak, ale z innej regionu Polski, młodzież tu mogła zamieszkać i swoje życiowe marzenia realizować, tak. Jest taka u państwa też możliwość. Trzeba po prostu, no, poszukiwać, ambitnie poszukiwać możliwości realizowania zadań, bo co do oświaty 40%, prawda, być może więcej, może troszkę mniej, dzieci ubyło, tak? Koszty zostały, wręcz odwrotnie. Wybudowaliście bazę, tak, która kosztuje, tak? Te metry kwadratowe sal gimnastycznych trzeba ogrzać, to kosztuje. Dodatkowe zatrudnienie na tych wszystkich stadionach, tak? Trzeba zatrudnić opiekę, którzy muszą pilnować tego, muszą organizować zadania sportowe. To wszystko trzeba doorganizować ze szkołami po to, żeby nie generowało dodatkowych kosztów, tylko żeby nauczyciele w ramach swoich zadań również to wykonywali. Innej drogi nie ma. Radny Kowalski, bardzo proszę. Z tym, że już dobre kilka godzin rozmawiałem, prosiłbym o 10 minut przerwy.
Ogłaszam 10 minut przerwy. Proszę bardzo, kontynuujemy obrady naszej sesji. Szanowna Rado, czy są jeszcze pytania do pana tutaj naszego Henryka Samborskiego? Szczegółowo informacje otrzymaliśmy. Czy są jeszcze pytania dotyczące tej informacji? Proszę bardzo. Pan burmistrz tam skonsultował z radcą? Pan mecenas powiedział mi, pozwólcie państwo, że przejrzymy jeszcze, no ja przejrzę pierwsze. Pokazał mi, że tego typu informacje z kontroli z przeprowadzanych powinny być jawne, także będą. Ja jeszcze mam taki apel tutaj do pana burmistrza, jeżeli można. Warto, żeby ta świadomość, bo to o czym już wcześniej mówiłem, świadomość tego, że sytuacja jest trudna albo bardzo trudna, musi również być w mieszkańcach Ustrudu. Bo nie możemy robić takich rzeczy, żeby tu słyszał o przedszkolach, szkołach czy jakichś innych trudnych decyzjach, bez zbudowania świadomości mieszkańców, że trzeba to zrobić, bo inaczej przyjdzie ktoś inny i w ogóle zmasakruje ten budżet i to miasto, tak? To taka prośba do pana, bo mamy strony w gazecie, mamy jakąś tam telewizję, prośba do pana burmistrza, żeby jednak delikatnie, jak to pan potrafi, ale wprowadzić mieszkańców tą informację, żeby po prostu wiedzieli, że ona się, że to nie jest jakaś złośliwość radnych, tylko konieczność gospodarcza. Jeżeli Wysoka Rada nie... Jeszcze? Proszę bardzo, radny Kosy. Mam takie pytanie, czy w tym audycie jest zawarte to, że dworzec, spiszę się to później, że dworzec, ten który będzie, to będzie już ostrudzki dworzec, czyli nasz, miasta, bo nie wydaje mi się, żeby dzierżawione coś na 5-6 lat, szczególnie od kolei, która nam jest winna pieniążki, inwestować. Ja tylko mogę powiedzieć, panie radny, że na ten temat to jeszcze nie ma wiedzy pan burmistrz sam, tak? W związku z tym to na pewno w raporcie nie jest i nie może być, bo byłoby wyprzedzanie faktów, tak? Pan burmistrz powiedział, tak, że jeżeli Wysoka Rada podejdzie do tego i uchwali, tak, to zadanie i wprowadzi szczególnie ciężar na rok przyszły, tak, bo o to chodzi. W tym roku prawdopodobnie albo zero, będziemy chcieli, tak, jest kwota drobna zapisana, ale będziemy opóźniać po to, żeby po prostu nie dochodziło do wydatków, w których po prostu są trudne sytuacje, tak. Żeby ciężar był na rok przyszły po to, żeby były przychody przyszłego roku. A te 65% przychodów z regionalnego programu operacyjnego jest to jakaś kwota do przyszłego roku, która podwyższy wskaźnik, tak? Bo gdyby nie wskaźniki, by nie było problemu, tak? Bym państwu w Wysokiej Radzie doradzał nie wchodzić, tak? Temat, bo to generuje jakiś tam, no, ten milion złotych, tak? Ponad milion złotych, który wkład własny musimy zabezpieczyć, to jest jakimś problemem, ale w tym przypadku to możemy zabezpieczyć na lata 2025 późno, tak, negocjując ewentualnie jakiś kredyt, który nie wiem, czy w przyszłym roku będzie możliwy do zapisania w budżecie, tak, to nawet jeżeli się okaże możliwy, to dopiero do spłaty, no, w późnych okresach, po to, żeby racjonalnie miasto mogło zaciągnięte już kredyty spłacać, tak? Bo to jest ważna sprawa, bo w każdym roku praktycznie jest do spłaty około 6 milionów złotych. Jeżeli już państwo nie macie uwag, tak, wyjaśnień, pytań, ja dziękuję bardzo. Jestem tutaj do waszej dyspozycji. To, co tu pan radny wskazał, jest bardzo ważnym, żeby społeczeństwo po prostu też widziało, czym ja apeluję, że to sprawa wszystkich mieszkańców, całej wspólnoty samorządowej, tak, jaka tutaj funkcjonuje, przedsiębiorców, tak, bo tematy są zbieżne, wspólne, wszystkim chodzi o to samo. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję bardzo za informację. Przechodzimy do, czy jeszcze pan radny, tak, Kowalski, w formie zapytania, czy...
To w formie zapytania, bo to i tak proszę dotyczy tego odnośnie właśnie dworca. Bo tutaj tak jak pan Samborski przedstawił, że pan burmistrz będzie negocjował, żeby wykupić po prostu za długi ten dworzec. Czy jeżeli nie udałoby się nam to ten dworzec wykupić, czy wtedy jest ta możliwość, że możemy odstąpić od tej inwestycji? PKP tylko czeka na decyzję państwa. Dziękuję. Kontynuujemy dalej. Przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Ostródy na lata 2012-2023. Proszę o zreferowanie panią skarbnik Hannę Kapic. Proponowane zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wiążą się ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą rewitalizacja budynku dworca w Ostródzie, gdzie proponuje się wydłużyć okres realizacji tego zadania do 2014 roku. I w związku z tym konieczne są zmiany wydatków w 2012 roku. Zmiany będą polegać na tym, że zmniejszamy wydatki majątkowe o kwotę 1 486 999,99 zł. Następnie w 2013 roku również zmniejsza się wydatki o kwotę 862 452 zł. Natomiast w 2014 roku zwiększa się wydatki o 474 001 grosz. Powyższe zmiany powodują zmniejszenie ogólnych wydatków w latach 2012-2014 o kwotę 1 875 451 zł 98 groszy. W tym środki własne zwiększą się o kwotę 335 351 zł 26 groszy. A środki z budżetu Unii Europejskiej zmniejszą się o kwotę 2 210 803 zł 24 groszy. Udział procentowy środków własnych w całości zadania zwiększy się od pierwotnie planowanej o 13,95%. Realizacja tego zadania generuje wydatki bieżące i w związku z tym zwiększono je w 2014 i 2015 roku o kwotę 1 000 000 zł. Ogólne wydatki majątkowe zostaną zmienione w następujący sposób. W 2012 roku zmniejszono o kwotę 1 486 999,99 zł. W 2013 roku zmniejszono o kwotę 196 002 zł 93 grosze. W 2014 roku zmniejszono o kwotę 777 537 zł 80 groszy. I w 2015 roku zmniejszono o kwotę 1 000 000 zł. Ponadto zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dotyczą zwiększenia rozchodów w 2012 roku o kwotę 257 120 zł i w 2013 roku zmniejsza się rozchody o kwotę 1 000 000 zł 7 119 zł i 88 groszy. Czy są głosy w dyskusji? Proszę, radny Kierozalski. Ja chciałem przypomnieć jeszcze raz te swoje wątpliwości, o których żeśmy rozmawiali. Przede wszystkim co do formy. Ja wiem, że tu została ostatnia chwila i stąd taki pośpiech, ale mam tą obawę szczególnie po informacji z audytu, bo latami trwało to w ten sposób jak teraz, że dostajemy coś, jest pilny termin, nie wszystko można wyjaśnić, na pewno będzie dobrze i uchwalamy, podejmujemy decyzje, one skutkują potem na lata.
Ja sobie zajrzałem, żeby przypomnieć ustawę o finansach publicznych. I tam artykuł bodajże 226 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej mówi, że prognozy powinny być realistyczne. Jeżeli ja dzisiaj oglądam tą prognozę na 2013 rok, to jest ona na pewno nierealistyczna. Zarówno pod kątem dochodu ze sprzedaży majątku, jak i zmniejszenia co najmniej wydatków bieżących o 4 miliony, bo żadnego ruchu żeśmy nie zrobili i żadnych chyba ruchów nie zrobimy, takie, które by ograniczyło o 4 miliony. Ba, nie widzę możliwości dalej, nie ma tutaj spłaty pożyczek. To jest zrobione, ja wiem, że ad hoc, ja tutaj nie mam pretensji ani do pani skarbnika, ani do pana burmistrza. Ja tylko chcę państwu powiedzieć, że ta sytuacja jest, ta wieloletnia prognoza finansowa w sposób oczywisty jest nierealistyczna. I uchwalenie jej oznacza tylko, że po prostu kolejno zgadzamy się na pewną fikcyjne rozwiązania. I póty nie ustalimy, co wybrać, czy mieć ręce, czy nogi, czyli czy zamykać szkoły, przedszkola, czy zwalniać urzędników, czy wszystko naraz i zaoszczędzimy te 4 miliony, dopóty żadnych uchwał nie możemy podejmować, które będą je związały na lata finansowo. Bo to są rzeczy nieodpowiedzialne, których żeśmy dokonali już wiele w tej kadencji poprzedniej. Skutki, słyszeliście o skutkach. Także mój wniosek jest taki, że ja rozumiem, że te 3 miliony, które przyjdą, żeby polepszyć nam parametry, one stanowią jakąś kwotę, ale one nie stanowią aż takiej kwoty, która by stanowiła o tym, czy ten budżet przetrwa, czy nie. I zaciągnięcie kolejnych zobowiązań. Ja przypomnę, że będziemy o tym mówili, około miliona jest przeznaczone na utrzymanie tego dworca. My mamy prowadzić szkoły, pomoc społeczną, komunikację, wspierać ubogich ludzi. I to są główne zadania gminy. Zaczęliśmy troszeczkę w inną stronę patrzeć, co nam daje prawo, ale efekt jest taki, że ci wszyscy, którzy wymagają troski, dostaną w tyłek za to, że po prostu nikt ich nie broni. Roztropność jest tu potrzebna. Spróbujmy jednak zrobić tak, że najpierw uchwalmy ten plan, już nie chcę nazywać naprawczy, tylko program poprawy finansów miasta. Skonsultujmy, porozmawiajmy o założeniach budżetowych, kogo obciążymy w jaki sposób, porozmawiajmy z wyborcami i dopiero potem uchwalajmy wszelkiego rodzaju prognozy i założenia budżetowe. Bo inaczej się nie da. Inaczej znowu trafimy tam, gdzie jesteśmy dzisiaj, czyli do czarnej, ale już nie powiem czego. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy ktoś chciałby zabrać jeszcze głos w dyskusji? Proszę bardzo, pani Takowska. Ja tylko chciałabym przypomnieć, że dworzec nie pojawił się w tej chwili. To jest odniesienie tylko do tej pierwszej części wypowiedzi, bo z tą drugą nie dyskutuję, ale do tej pierwszej części. Dworzec nie pojawił się dziś i teraz. Nie jest to problem do jutra faktycznie, ale dworzec pojawił się w ubiegłym roku, ponieważ rewitalizacja zamku została zdjęta. Wsad, który był na rewitalizację zamku, miał być przeznaczony na rewitalizację dworca. To mówię tak, jak miało być w budżecie zapewnione. Natomiast ja myślę jeszcze o jednej grupie ludzi, o tych osobach, które korzystają codziennie z dworca i zaczynają poranny dzień w takich warunkach, jak w tej chwili mamy. Bardzo dużo osób dojeżdża do szkół do Olsztyna, dojeżdża do pracy do Olsztyna. Tu przyjeżdżają też pracownicy do naszych firm. Warunki, w których funkcjonują od samego rana, są po prostu makabryczne. I musimy też zastanowić się nad faktem, czy odkładając, czy faktycznie zobowiązując się do większego długu, po prostu, bo mamy w tej chwili szansę na to, żeby poprawić ten stan. A jeśli nie zobowiążemy się do tego długu, w następnych latach nie wiem, czy podejmiemy te działania i ta nasza wizytówka, która jest no, makabryczną, po prostu zostanie nam na lata. Radna Bilińska, proszę bardzo.